Siemaneczku, czyci czołem, Czeski z tej strony i witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Talosa, z pryncypałków Talosa. I widzę, że nie widzę, tego kolesia, co tutaj, naszego kumpla, który tutaj chodził ostatnio. Z chmurką, że chciał coś pogadać, a w ogóle tu widzę jakiś znak zapytania, tylko nie wiem, czy ja mam, czy ja mogę przez tą wodę przejść tam? Ja tu mogę przejść. Interesting monument. Decorative for another puzzle. Znajdź mojego ducha i idź za nim, aż zaprowadzi cię do mnie. Tam, ale to tam jeszcze muszę otworzyć most, jakby, nie? Czekajcie, no kurczę, bo ja jestem teraz pewny. Znajdź mojego ducha. Tu jest jakaś kolejna zagadka, tylko taka globalna bardziej. Dobra, ale to kurczę. Kurczę. Znajdź mojego ducha. Dobra, to myślę, że porobimy pierw, żeby w ogóle wejść do środka tam, do tych całych zagadek. Myślę, jakaś łapka, tu cały czas jest jakiś ten, jakieś znaczniki też na tym kompasie są, widzę. O, jest ten, tutaj właśnie o ten miałem z nim pogadać, z Alcatrazem. Everything okay? Opowiedz mi coś o sobie. Me? Well, I was born when New Jerusalem was a lot smaller than it is now, and there was a lot of work to do. I wasn't really interested in technical stuff, engineering and so on, but I was good at keeping things organized. So I got involved with the administration side of things, making sure the scavenging teams focused on the right materials, keeping track of our energy usage, that sort of thing. I think we've accomplished what the founder wanted us to, and I'm proud that I helped make that happen. Byron doesn't see it that way, obviously, but I think sometimes he gets so lost in his dreams that he forgets to look at the real world. Administrator, czy uważasz Byrona za przyjaciela? Of course. My best friend, in fact. And someone I've worked with hundreds of times over the centuries. A good person who cares about the world and the people in it. I just also think he's wrong about everything and extremely annoying. Wydaje mi się, że lubicie irytować. Podoba mi się, że mimo różnicy zdań i tak się przyjaźnicie. The founder taught us that we must never lose track of other people's humanity, even if they disagree with us. We're all in this together, even if we can't always see eye to eye. Co sądzisz o megastrukturze? I don't know. It's obviously impressive, but I think we should be very careful. We're dealing with powers we don't really understand. Co myślisz o laboratorium, które znalazłem? I think the only reason to build a lab in so remote a location is because you're trying to hide what you're doing. Właśnie. Because what you're doing is dangerous. Czym jest dla ciebie cel? To me, it means accepting a certain amount of humility. Our ancestors thought they could master the world with no regard for any other organisms. They failed to see themselves as part of a greater whole. I think the founder realized where they went wrong and tried to offer us a different path. A path where we have a place in this world, but the world is not ours. Co mogą oznaczać te zagadki? Well, puzzles, or trials, as Elohim calls them, were used as part of the process that created the founder, and they're still part of how we're born. They symbolize the human ability to understand the world and solve problems. But nowadays,
They don't have a practical application. They are a common motif in the arts, though. The only physically existing puzzles I can think of are in the Museum of the Simulation. So, to answer your question, no idea. Wiem wszystko. No właśnie, tam był w tym muzeum symulacji, były jakieś zagadki, tylko że ja tam sobie poszedłem od nich, od tych zagadek w sensie, i nie rozwiązywałem je, ale, bo właśnie, bo tutaj byśmy musieli też dalej iść, jeśli chodzi o, siema kumpel, Jakut. Hey 1K, how can I help you? Opowiedz mi coś o sobie. I don't know if there's much to tell. I'm not that interesting. I'm just a member of the scavenging team. Well, senior member. Lead scavenger, I guess. There's not that many of us left, to be honest, and Garrus doesn't get along with the mayor. Zbieracz. What else? I have a cat named Bruce. I like old music. I have a collection of antique bottles. I think that's it. Dlaczego jesteś zbieraczem? I've always loved exploration. Seeing new places, that feeling that you're the first person to set foot somewhere after all this time. But you know, it's not even that. It's just seeing new things. The world is full of remarkable sights, and experiencing them changes you. It's not the same as just reading about it. Czyli zbieracze to są tacy ludzie, którzy... On jest głównym w sumie zbieraczem, którzy zbierają po prostu informacje na temat nowych miejsc, informacji, tak? Tak ja rozumiem. Zgadzam się, odkrywanie świata wzbogaca nasze życie, a to jest całkiem fajna prawda. Every time I go on another mission, I find something that surprises me, that extends my horizons in ways I couldn't have anticipated. The world is so much bigger than we are. It contains things that we can't even imagine. And if we limit ourselves to our own minds, we'll never grow. Jestem ciekawy, czy jak poprzez te wybory jakoś kreujemy też swoją postać, jakieś zakończenie może też będzie inne, nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy. Ale opowiedz mi o Brusie, swoim kotełu. He's 5 years old, half goofball, half psychopath. Loves sticking his head into things, chews cables, pees on electrical stuff. Melville banned him from her workshop, but he loves visiting her and peeing on her equipment. Fajny kot. Dlaczego zbierasz butelki? I just find it fascinating that these fragile objects have survived for so long. Plus, they're kind of pretty. Ciekawe. A plastikowe butelki? Czy szklane? Chcesz rozwiązać niektóre z tych zagadek? Oh no, please. No puzzles. I'm so bad at puzzles. I barely got out of the booting process. Elohim thought I might be defective. Dokąd zawędrowałeś najdalej od Nowego Jeruzalem? It might be this. Although there was an expedition to a superconductor storage facility up north, incredibly well preserved, but the logistics were an absolute nightmare. Now that I think about it, there might be some of that in you. No dobra, czy podczas swoich podróży widziałeś coś podobnego do megastruktury? Our ancestors built some pretty amazing things. Huge cities, factories, mines, monuments to their history, but nothing quite like this, no. Właśnie, ciekawy jestem, czy to faktycznie starożytni wybudowali, czyli starożytni, czyli ci prawdziwi ludzie, tak? Bo oni nazywają tych... Dobra, do piątej zagadki muszę iść. Bo oni nazywają tych starożytnych... Tutaj... O, tu jest jakaś brama. Do piekieł. Ciekawe, czy można ją otworzyć? Golden Gates. I wonder what's behind those. Has to be something special, right? You know what would be special? An explanation. Tylko widać, że jeszcze jest zamknięta ta brama. Być może jak rozwiążemy te zagadki.
wszystko się otworzy. A będę miał tutaj coś zaznaczone? Nie, Golden Gate tylko. Piąta zagadka w tamtą stronę. Jakie tutaj fajne przejście. Trochę mi to przypomina na Bośni, jakbym na takim starym cmentarzowisku zbudowanym przez niechcianego na Bałkanach dyktatora. To też taki był podobny, ale może nie aż tak majestatyczne. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy w ogóle. Odczytnik dłoni, cyk. Trevor Percival Donovan. Dla przyjaciół po prostu Trev, nigdy Percy. Był częścią projektu Dłuższe Życie, który stał się fundamentem symulacji i archiwum. Pomagał składać sprzęt, dzięki któremu mogliśmy powstać. Tak jak Aleksandra Drenan, pozostawił po sobie całą serię wiadomości dla odbiorców z przyszłości. W odróżnieniu od Aleksandry Drenan i Arkadego Czernyszewskiego został zapomniany. Jego imieniem nie nazwano żadnego budynku ani ulicy w Nowym Jeruzalem. Wygrzebałam jego pliki z archiwum i dużo o nim myślę. Ciekawe. To jest to. So I heard that Alexandra is recording these time capsules for you out there, I guess. Robot people of the future. Hi. And I thought to myself, surely they'll want to hear more than the wisdom and insight of a brilliant scientist like Alexandra Drenan. Surely they also want to know what I was thinking. A dumbass hardware engineer from Staten Island. Tell us about your insights, Trevor. Why did you spend your last months on Earth helping a crazy old Russian guy build the world's biggest backup drive? Well, let me tell you my story. When I was... Yeah! Yeah, yes! Frank! I'm recording right now! Uh-huh. No. You know what? Why don't you go... Chyba nie skończył jednego wyrazu, ale dobra. No dobra, to ciekawe, czemu ten Trevor został zapomniany. To mnie tak zastanawia. Przez drzwi. Zagadka taka pyszy bardzo. No i co mamy tutaj? My to jeszcze nie wiem, co my tutaj mamy. Teraz pytanie. Co ja mogę zrobić? Tutaj jest... zielony, ale zielonego to my nie zrobimy. Na razie bym położył to tutaj. Cyk, to mi otworzy przejście tutaj. No, otwarte przejście w ogóle. I tu mamy to coś. Tu mamy... to coś. No dobra, ale czy ja mogę? Aha, nie mogę. Mogę, muszę. Aha. Dobra. Mamy sprzęt cicho kolejne. No dobra, tylko że jak ja mam zrobić... Moment. Bo tu już chyba nie będę musiał zakłócać, tak? Chyba, że tu coś jeszcze jest. Nie, nie ma. Nic. Tutaj nic. Nothing. No to tutaj teoretycznie już nie muszę nic zakłócać. Natomiast się tak zastanawiam, jak tutaj to rozwiązać. A jakbym... jakbym to położył tutaj. Tak. Czerwone dajemy tutaj. Teraz pytanie tylko, czy ja tutaj jestem w stanie sięgnąć tym czymś?
może być trudno. A czekaj, ja już chyba wiem. Znaczy, nie wiem. Tu mam drzwi otwarte. Okej. Dobra, czekajcie, teraz zakłóciłem te drzwi. I mogę zrobić teraz taki bajer, że podłączę to tutaj. Łatwo. Dobra. Wykombinowane. Kolejna zagadka wykonana. I hate solving puzzles myself, but watching you solve them is kind of fun. No, 6/8 rozwiązane. Fajna muzyka w ogóle też w tej grze. O! A ty co tu robiłeś tutaj? Byron? Tell me, what did you make of New Jerusalem? Co sądzisz o Nowym Jeruzalem? Jest większe niż sobie wyobrażam, jest cudowne, wygląda jak muzeum. Samowystarczalne, panuje w nim harmonia. O, może to. You know what else is self-contained, self-sufficient and harmonious? A tomb. We've lost faith in ourselves as a living species, 1K. We're afraid to grow, to change. Not much longer and we'll have sealed our fate. Chciałem cię o coś spytać. Of course, ask away. Opowiedz mi o sobie. I'm someone who was born a long time ago, when we couldn't afford to romanticize the past and demonize progress, when the value of human civilization was evident because it was so close to being gone. I'm someone who believes that human beings are important, terribly, desperately important, because intelligent life is rare and precious. I suppose you could say I'm old-fashioned. Czy ja dobrze zrozumiałem, że on jeszcze powstał, jak jeszcze jacyś ludzie istnieli, ci prawdziwi? Jaką rolę w naszej... Chociaż nie, no przecież to było takie, że samoświadomość się tam wszystko uruchomiła po zginięciu ludzi. Było tam gdzieś kiedyś powiedziane, nie? Jaką nowę w naszej kulturze odgrywają zagadki. When Alexandra Drennan was trying to find a way of creating true AI, she stumbled upon the idea that curiosity and playfulness are core characteristics of intelligence. So she built the simulation around a game, because playing is part of what makes us human. We also retain some of that code, as I'm sure you noticed when you were booting up. Because of that, puzzles have always been important to our culture. To me, they represent the idea that the application of reason can lead us forward. None of which explains why these puzzles are here or who built them, but I think it shows that there must be some kind of intent behind them, perhaps a test. Co sądzisz o megastrukturze? It's a mystery. Not just because it's technologically far ahead of us, but because we genuinely don't understand its purpose. And I think that's wonderful. It's just what we needed as a civilization. Wonderful. Twoja przyjaźń z Alcatrazem wydaje się dziwna. Because we disagree on just about everything, you mean? Well, here's the secret. Al is honest. He believes what he believes because it seems right to him, not because it gives him power over others. I respect that. In fact, I prefer that to someone who agrees with me just because I'm one of the first companions. To jest mądre bardzo, bo szczerość zawsze jest w cenie, a no, jest rzadka czasami, jak
Raczka. To wszystko. Dobra, Byron, to ty mi tutaj powiedziałeś takie rzeczy, a my w takim razie chyba pędzimy. A, tu jest zaznaczony ten Byron, tak? To on jest zaznaczony? No tak, to on jest zaznaczony tą ikonką na kompasie. Świeci się szósteczka. No to idziemy na szuszkę. Szuszkeczka. No jest gdzieś znak zapytania. Tam też jest znak zapytania. A ten znak zapytania to jest w lesie gdzieś? Ja chciałbym dojść do tego znaku zapytania, ale nie wiem, czy jestem w stanie. O, czekajcie, tu będzie gdzieś ten znak zapytania. Jakieś skanowanko też widzę. A, tylko tu będzie siódemka i szóstka w tą stronę. A znak zapytania gdzieś na wprost. Dobra. A, ale tu będzie siódemka. Dobra, no to sobie pójdziemy za chwilę. A my w takim razie pędzimy w tym momencie do szósteczki. Do góry. Okej. Okay. Tak jest, panie profesorze, do góry idziemy. O! Kolejny kolega. Melvin. Melwile. Co jest? Czego? Opowiedz mi coś o sobie. Founders Pistons. You want my autobiography now? Fine. I'm one of New Jerusalem's chief engineers. I'm in charge of city maintenance and power management. I'm old as dirt, although not quite as old as that fossil Byron. A ty już nie słyszeliśmy o tym? Old, grumpy, keep stuff running. Serwisantka, no właśnie. Czy masz jakieś hobby? Hobbies? You think I have time for hobbies? That's cute. If I had time for hobbies, all of you would be dead. Poważnie? What do you want me to say? I like bubble baths, candy, and the concept of Tuesdays. Cities don't maintain themselves. If you don't put real effort into keeping stuff running, it all falls apart in just a few decades. Civilization is always on the brink of collapse unless we do something about it. And I do. Jesteś ponoć wielką fanką kota Jakuta. Listen, one day that furry little demon is gonna pee on the wrong cable and all of New Jerusalem will just turn off. Forget about the megastructure. He's the biggest threat to our security. Największe zagrożenie to Bruce, kot Jakuta. Co sądzisz o megastrukturze? It's big. It's too big. And it's got a lot of energy running through it. Frankly, I think we should be pooping our robot pants. See, that's what I mean about the language libraries. Pooping our pants. Really? Jakieś postępy z chmurami cząsteczek? A się te, co tam latają, nie? But I'm not liking the results. O, a jakie są te wyniki? Confusing, irritating, infuriating. Take your pick. Czyli nie za bardzo wiesz. Rozejrzałeś się po jednym z tych laboratoriów? I did. It's interesting. The tech is a bit older, but it's been heavily modified to be more efficient. And it's not the kind of hack job you'd expect either. Whoever did this knew what they were doing. We could probably learn something from them. Skąd mógł się wziąć cały ten sprzęt? I guess it could be discarded New Jerusalem tech. The mayor made us throw away a bunch of stuff that was perfectly fine if you ask me. But I'm not sure. Ale to I'll czekaj, check to see if I can find any serial numbers and I'll get back to you. To może jakieś inne te roboty, które nie zamieszkały w tego tym nowym Jeruzalem, pożyły tutaj coś swojego z tego sprzętu wyrzuconego. Znaczy ona jeszcze sprawdzi to, nie? Ale taką mam teorię. O.
Gra zespołowa. Dobra, zagadka numer 6, czyli alternatywa. No dobra, czyli tak, mamy tutaj... Muszę stworzyć niebieski. Czyli teraz tak, bym musiał... Znaczy czerwony muszę stworzyć, nie? I bym musiał to i to dać... To... A... Dobra, to tu niebieski biorę, tu biorę zielony i to mi stworzy czerwony, okej. Łatwe. Ojej. Oj. Niebieski i... O kurde. Czekaj. Bo niebieski to muszę zielony i czerwony. Zielony i czerwony, a na czerwony muszę... O kurde. W ten sposób. A na niebieski muszę... To już też wiem. Czekaj. Pobliżej tutaj. Dobra, tu mamy czerwony, tu mamy... Niebieski. Dobra, tylko czekajcie, ja muszę niebieski mieć. Oj. Muszę tak, czerwony, to muszę zielony. Niebieski. No to trochę ciulowo. Ale na niebieski. Dobra. Już wiem, jak to zrobić. Na niebieski muszę mieć czerwony. I muszę mieć. Czerwony i. Zielony, tak? A, dobra, jest. Tak. Zgadza się. A na czerwony będę musiał mieć zielony i niebieski. Nie, to jeszcze inaczej. Muszę to położyć tu. Teraz tak. Cyk. Chyba muszę mieć tak. Zielony i czerwony. Da nam niebieski. I to się zgadza. Ale... sobie tutaj to kawałek przestawmy. Tak, ale tu potrzebuję, żeby zrobić czerwony, to potrzebuję niebieski. I potrzebuję niebieski i potrzebuję zielony. Tak, no to będzie też proste, bo zielony sobie wezmę z tego. A niebieski sobie weźmiemy z tego. I cyk. Łatwo. Jaka pajęczynka.
I elegancko. Melville, what did you just upload? A photo? I mean, technically you're right, but... Is that? I can't tell what that is. That was how did you even manage? You're literally taking a picture with your eyes, Melville. I don't even know how to make my eyes go out of focus. Clearly you've never listened to one of Herman's speeches. Some of us are busy doing actual science, not just sightseeing. Thank you. Zróbmy sobie foteczkę. Dobra. Mamy to. Mamy pstro. Możemy w takim razie iść do ostatniej zagadki tak naprawdę w tym segmencie, aczkolwiek jeszcze te... Ostatniej? A nie było tutaj 8 zagadek? Czasem? No, w każdym bądź razie idziemy do... No właśnie, bo tu jest 8 niby, nie? Ale idziemy w takim razie na razie do... Czekaj, a to co to jest w ogóle to tutaj? Aha, to jest te kółko, gdzieś byliśmy na samym początku, dobra. Idziemy w każdym bądź razie do 7. I tutaj chyba też będzie ten znak zapytania gdzieś. Właśnie nie wiem, czy on jest tutaj. W lesie gdzieś? Chyba nie. A może? O, tu jest, dobra. Mam cię. Kurczę. To jest jakaś dodatkowa zagadka. Dobra, zobaczmy tą dodatkową pierw. Łączność. Tu. Tu jest czerwone. Ale żeby zrobić... Na razie zróbmy tak, bo to jest pewniak. Tak? A, dobra. I tutaj będę mógł... A, tylko jak to ja to wezmę, to ja tego... Czekaj. Potrzebuję zielone. Mogę to tu położyć na razie. Tak. To na razie mi daje niebieskie. A żebym... A żeby tu otworzyć, to ja potrzebuję zielone, czyli... O, dobra, ja już wiem jak to zrobić. Cyk. To kładziemy tutaj, tak? Na razie, abym... Tak, czerwone na razie sobie weźmiemy stąd. I tutaj. O, łączymy z tym i to będzie zielone, cyk, włożymy tutaj, no i elegancko, cyk, dobra, teraz tak, tu mamy zielone. Potrzebuję zielone i potrzebuję niebieskie, tak? Zielone i niebieskie. Dobra, ja chyba już rozumiem, jak to zrobić. Aha, nie do końca. A czy można przez to ten? On tu położył to tu. Czy można przez kraty? To jest dla mnie ważne. Dobra, powiedzmy, że tu i tu. Nie, przez kraty nie można. Żeby stworzyć niebieskie, to będę potrzebował czerwone i zielone. A to dobra, to będzie dosyć łatwe. Wydaje mi się, bo teraz tak, to mogę sobie położyć, powiedzmy, tu. A żeby stworzyć... Czy ja mogę na przykład wziąć
wziąć z tego i powiedzmy z tego i nie do końca. Niebieskie. Dobra, to jeszcze inaczej. W ten sposób. Tak. Nie, ale to kurczę. Potrzebuję niebieski, czyli tamtego. Potrzebuję zielony, który już dostarczyłem, ale niebieski jest tam. Tylko, że tutaj się krzyżują. Z drugiej strony. Aha, dobra. Czy my mamy jakieś klocki tutaj? Żeby ustawić to na odległość, czy... Nie do końca. Jak to teraz zrobić, żeby to było dobrze? Już wiem. Po prostu zróbmy tak, żeby tu był niebieski. Tak. Ten niebieski. Czekaj. Jakbym ten niebieski puścił tutaj. Muszę i tak wymieszać tego. Żeby zrobić zielony, to muszę wymieszać niebieski. A dobra. Nie wiem. Bo muszę tak, no niebieski jest niby dosyć prosto tutaj puścić, tak? Dobra, weźmy sobie to. Z tym, że... Teraz znowu będą mi się przecinać te tutaj. Co już mi się średnio podoba. Nie mamy więcej tych, nie? Tutaj nic nie widzę. Niebieski pomieszany z czerwonym. Właśnie teraz zastanawiam. Nie mam pomysłu na razie. Bo tak na pewno jak pomieszam to z tym, to wyjdzie nam zielony. To jest potrzebny tutaj. Z tym, że teraz nie mam zielonego pojęcia, jak puścić ten
niebie. Poczekaj. Czy to nam wyjdzie? Powinno nam to wyjść. Cyk, cyk, cyk. Cyk. Dobra, jest. Chyba rozwiązałem zagadkę. Po prostu naokoło trzeba by było ułożyć. Cyk, w ten sposób. A teraz bierzemy ten. Mieszamy z tym, kładziemy tu. Oh yes! Na około trzeba było to po prostu przełożyć. Mamy to. No i presty. Powiedzmy. Aha, to jest naładowane. Aha, dobra, bo ja naładowałem tymi dodatkowymi zagadkami. Aczkolwiek ja bym chciał tutaj przecież jeszcze rozwiązać te ósemki, nie ósemki. Gdzie jest ósemka? Tam gdzieś. Biegniemy. Biegniemy jeszcze do zagadki numer 8. O. Zaplątanie. Zaplątanie to mi się nie podoba już. Już jak to samo brzmi. Zielone. Grasz w zielone? Mamy tutaj zielone. Właśnie czekajcie tylko teraz tak. Cyk, weźmy sobie na przykład... Nie działa. Okej. Okay. Ale powiedzmy, że to możemy na razie sobie zabrać. Tu. Teraz tak. Jak położę to tu, to mi to nic nie da. Ale jak położę to... Aha. Gdzie jest zielony ten prąd? Tu jest niebieski. Zielony, zielony. Niebieski, a tu jest czerwony. A, dobra, to już chyba kapuje. To będzie czerwony. Tu będzie niebieski. Czerwony, mamy też teraz zielony, tylko że możemy na razie podłączyć tylko tutaj. Tyk. Dobra, tu mamy klocka. Jakkolwiek to brzmi. Mamy zielone. A, dobra, już wiem. Już. Bo mamy teraz klocka, którego możemy po prostu położyć na tym przycisku, tak? I możemy teraz przestawić sobie tu. A dobra, czekajcie, bo to jeszcze raz. Tu. Dobra, a co nam to daje to? Pytanie, co nam to daje, że tutaj nas to wypierdzieliło do góry?
To jest pytanie ważne. Tylko czekajcie, bo ja bym wtedy potrzebował klocka tego. Bo pytanie, czy wtedy mogę tutaj sięgnąć do tego zielonego? Nie, nie mogę tutaj do tego zielonego. Co nam to daje, że my to uruchomiliśmy? Wiem, co to nam daje. Że to tylko klocek, tak? Jakbyśmy tutaj ten przełącznik dali, też nam to nic za bardzo nie daje. Musimy to jakoś tutaj zielone przełożyć. Jakbyśmy tam dali ten... Chyba już wiem. A ja mogę później stąd wyjść? Po prostu? Nie za bardzo. Z drugiej strony nie będę musiał wychodzić, jeżeli ja to zrobię dobrze. Teraz tak, pytanie, czy tego niebieskiego... Jakbyśmy... Czekajcie. Jakby ten niebieski... Ja już wiem, co trzeba zrobić. Tylko, że to też tam wtedy nie wyjdzie, bo nie będziemy mieli podłączonego wtedy tego. A może już nie trzeba? To wyłączę. Nie działa. Ojej. Muszę się zastanowić. Muszę się zastanowić, bo tutaj jakbyśmy położyli klocka, to by fajnie nam wywiało i tu byśmy mieli do czerwonego dostęp i do niebieskiego. I moglibyśmy to połączyć. Tylko, że jak ja to wezmę... nam się to wyłączy. Znaczy, w sensie klocek jak wezmę. A my nie mamy drugiego klocka żadnego. Bo tak położyć to ja po prostu chyba nie mogę, nie? Muszę tutaj mieć ten klocek. Muszę mieć klocek, ale z drugiej strony, jak ja bym położył to zamiast tego klocka na razie, no i widać ten czerwony? Nie. No właśnie, to nam nic nie da, bo w tym momencie nie mamy zielonego. O kurde, to jest bardziej skomplikowane niż myślałem. Chyba, że to sięgnie teraz tam.
cyk. Cyk. Nie. Chyba, że... O kurde, ale to mam pomysła. Tylko bym musiał tak, włączyć to. Tak. Żeby to już było włączone. Iść tutaj. Połączyć to z tym, położyć to tutaj. I samemu włączyć to w ten sposób. Nie działa to tak? Chyba nie działa. Jeszcze raz. Włącz. Nie, no jest na zielono, nie? Niby. Zachowaj połączenie. Jak tutaj to wcisnę. O! No i właśnie o to mi chodziło, no. Elegancko. I teraz mamy tam u góry zielone. Bierzemy. Też nie do końca. Nie do końca. Tak. Natomiast nadal mi brakuje. O kurde, ja już wiem. Bo tutaj chyba to dosięgnie, zobaczcie. Już nie jestem pewien teraz w tym momencie. Weźmy sobie tak, zachowajmy połączenie, położmy na razie to tu. Zachowajmy połączenie też, ale wciśćmy też tutaj. Włóżmy to tutaj. Weźmy, zachowując połączenie. Tak, w ten sposób. Tu. Nie przechodzi. Nie przechodzi. Mózg paruje. Słuchajcie, ja mam jeszcze lepszy pomysł teraz. Bo przecież to jest tak wysoko w tym momencie, że to by sięgło z tego. Dlatego... Weźmy to zachowajmy tak. Odłączmy to w... anuluj, o właśnie. Dodajmy to. Połóżmy tutaj. Weźmy sobie to na razie. Cyk. Tak. A, dobra, muszę teraz to otworzyć. Dobra, ja chyba już to mam. Już to mam. Cyk. Dobra. To nie powinno teraz spaść, bo ja to zabieram, ale to dalej ma połączenie. No, cyk, kurde, labiryntowe połączenia. Ale tu, ej, ale te zagadki są genialne. Te zagadki są genialne. I powiem, że nie. Ależ tu jest kurde genialne. Jeszcze mamy tutaj gdzieś zagadkę też, znak zapytania właściwie. A tutaj chyba to będzie to. Monumenty. Ale tu chyba też... Nie wiem co. Czy
Można tu jakąś mapę? Aha, w ogóle to jeszcze miałem jakąś wiadomość. Wieści z miasta. Narodziny naszego długo wyczekiwanego tysiącznego obywatela, który będzie też ostatnim mieszkańcem miasta, zostały zakłócone przez wyświetloną na niebie projekcję nieznanego pochodzenia. Istota, która nazwała siebie Prometeuszem, prowokowała mieszkańców miasta niezrozumiałymi inkantacjami. Ustalono, że źródłem projekcji jest oddalona tajemnicza wyspa. Zespół pod wodzą Byrona właśnie wyruszył na miejsce, by zdobyć więcej informacji. Jesteśmy my, burmistrz. Ponownie wezwał do zachowania spokoju. Obiecuje, że nowe Jeruzalem zostanie bezpieczne, dopóki obywatele nie zapomną o ideach celu. No i elegancko. Materiał referencyjny. Przysłano na własny użytek. Co? Ale co to, to, to? Ciekawe. Co mi tutaj wali. Wygląda na to, że natrafiliśmy na kolejny zestaw zagadek ukrytych za złotymi bramami. Nie możemy jeszcze do nich dotrzeć, zakładając, że istnieje jakiś logiczny schemat. Bramy zatem otworzą się po spełnieniu jakichś warunków. Chodzi o rozwiązanie pozostałych zagadek, a może coś innego. W tej chwili ciężko powiedzieć, więc może na późniejszym etapie będzie można się za to zabrać. Właśnie ciekawe, czy te drzwi zostały otwarte? Jakut. Niektóre zagadki chyba różnią się od reszty. Wciąż działają i są w stanie zasilić urządzenia do budowania mostu. To oznacza, że możliwe jest dotarcie do wieży bez rozwiązywania wszystkich głównych zagładek, lecz ich integracja wzbudza wątpliwości. Czy mogą to być pozostałości poprzednich wersji systemu? No dobra, no to tyle wiemy, nie? Ale teraz tak, tam mamy to, bo mnie by bardzo też interesowała ta brama cała. Wiem, czy ja stąd wyjdę. Tędy? Chyba nie. A tędy? O. Dobra, ja tu się gdzieś wpakowałem. To jest ta zagadka, co żeśmy przed chwilą rozwiązywali. Bo mnie ciekawi jeszcze, czy ta brama się otworzyła, na przykład, nie? Czemu siódemka się świeci tu? Nie no, świeci się brama, znaczy kółko, znaczy no. Quencio. Elegancio. I co? Dobra, to kolejne zagadki tutaj są. Ale do tych kolejnych zagadek to my prawdopodobnie brama się nie świeci. To ciekawe, ale dlaczego siódemka się w ogóle świeci? Mnie ciekawi. Znaczy jest jakby do... A, my może jeszcze siódemki nie rozwiązaliśmy. To czekaj, panie kochany. Dobra, ale zagadkę numer 7 rozwiążemy sobie w kolejnym odcinku. Tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie rozwiążemy zagadkę numer 7. Bo tu nas nie było. Nie, no czekajcie. Aha, tylko że ja tam poszedłem i nie rozwiązałem tej zagadki numer 7, a poszedłem do zagadki numer 8. Rozumiem. To rozwiążemy sobie zagadkę numer 7 w następnym odcinku. O, proszę bardzo. No i też przejdziemy już przez most tymczasem. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Bo jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara!